W dalszej części karty profilu dźwiękowego są zawarte różne dane, tak jak na przykład na temat tonów planet, czy kolory dźwięku, czy przypisania, czy, lub podobieństwo nutowe, czy zakresy funkcjonalne. I te wszystkie informacje są podane względem fizycznych częstotliwości misy dźwiękowej, centrów tonalnych misy dźwiękowej i wszystkich dudnień różnicowych, jakie są wyznaczone w misie dźwiękowej. Czyli każda informacja jest podana względem częstotliwości fizycznych, tonów, które słyszymy i pulsacji, które mają miejsce, które słyszymy. Druga informacja, tutaj jeżeli będziemy mówili o przyporządkowaniach jakiegoś tonu czy jakiejś częstotliwości do czy tonów planetarnych, czy nut, czy czegokolwiek innego, poziom odstrojenia, czy poziom podobieństwa, poziom rezonansu jest podawany w centach muzycznych, jest podawany w hercach, czyli jakie to jest odstrojenie w sensie swoistej pulsacji, którą można odnotować, i jest podawany w wartości procentowej, czyli wartości technicznej. A wracając do tematu, karta profilu dźwiękowego w dalszej części zawiera następujące informacje. Są to tony planet, wykaz tonów planetarnych, przy czym jest to dosyć szczegółowa i obszerna analiza. Tony planetarne pochodzą głównie z obliczeń Hansa Kusto. Jeżeli tabela zawiera także inne przyporządkowania, inne dźwięki czy inne tony periodyczne spoza tych opracowań. W każdym razie, jeżeli chodzi o główne tony planetarne, one są kompatybilne, one są standaryzowane według tego, co liczył Hans Kusto. Także tutaj jest bez zmian. I w tabeli tonów planetarnych względem każdej częstotliwości, tak jak mówiłem, każdej częstotliwości, każdego centrum tonalnego i każdego dudnienia różnicowego znajdziemy wykaz wszystkich tonów planetarnych, które znajdują się w obrębie pewnej tolerancji, w obrębie pewnego wąskiego zakresu. Domyślnie używany zakres jest to 1%, także to jest około 17 centów. Uważam, że więcej nie ma sensu, po prostu ilość tych tonów planetarnych byłaby dużo większa, a informacja niekoniecznie byłaby bardziej opłacalna czy bardziej treściwa. Po prostu powstałby chaos informacyjny. W każdym razie innowacją i taką fajną ciekawostką jest to, że mamy czasami przy pojedynczych wartościach częstotliwości mamy po kilka tonów planetarnych i odstępstwa wartości w różne wartości. Wiemy, co jest bliżej, wiemy, co jest dalej. Jeżeli chodzi o tony planetarne, jest także podana informacja, w jakim przesunięciu, ile oktaw jest to przesunięte względem tonu bazowego także. Następna informacja zawarta w karcie profilu dźwiękowego są to kolory dźwięku. I tutaj kolory dźwięku są podane w formie graficznej, czyli możemy zobaczyć, jaki to jest kolor, jak również podane są kody HTML. To jest taka informacja, która przydaje się w programach graficznych, w edytorach tekstu, przy projektowaniu stron internetowych. Możemy skopiować wartość koloru w formie numerycznej czy w formie tekstowej i wykorzystać go w dowolnym programie, aby wytworzyć taką paletę barw, jaką byśmy sobie życzyli. Także to jest taka informacja przydatna dla osób, które chciałyby zrobić z tym coś więcej. Natomiast jeżeli chodzi o koloru dźwięku, jest tabela, która zawiera dwa rodzaje przyporządkowań. Pierwsze przyporządkowanie są to oktawizacje do zakresu fal świetlnych. To, o czym mówiłem wcześniej, że jeżeli będziemy częstotliwość przesuwać jeszcze wyżej niż tylko zakres dźwiękowy, to otrzymamy częstotliwości świetlne. Drugi system kolorów jest to system przyporządkowań znanych z systemów czakralnych na przykład. Jest to system, w którym oktawa zaczyna się od koloru czerwonego, a kończy się na kolorze fioletowym, czyli tak jakby oktawa świetlna i oktawa dźwiękowa są w proporcji czy w ustawieniu 1:1.
Do kolorów dźwięku dołączone są jeszcze dwie grafiki, dwa grafy, dwa wykresy. I jest to coś, co ja nazywam mapy synestezji. Mapy synestezji jest to uproszczona informacja o wszystkich kolorach, które można znaleźć w misie dźwiękowej, kolorach przypisanych do centrów tonalnych i do dudni różnicowych tutaj tylko, z tego względu, że częstotliwości one są przeważnie w pobliżu centrów tonalnych, a my byśmy chcieli uzyskać trochę bardziej uproszczoną informację w tym zakresie. Mapy synestezji zawierają informację kolorystyczną, czy zawierają punkty kolorów dla poszczególnych centrów tonalnych, dla dudni różnicowych. I jest to zrobione w dwóch systemach, w systemie oktawizacji świetlnych i w systemie transpozycji 1:1, czyli C jest czerwone. Mapy synestezji dodatkowo zawierają także kolory wynikowe, jakie by powstały w wyniku mieszania barw. Jest to oczywiście informacja umowna, bo należałoby jeszcze brać pod uwagę amplitudy poszczególnych tonów, a te amplitudy one są różne. Co do map synestezji, jest jeszcze informacja taka kolorystyczna odnośnie oktaw, w których znajdują się dane kolory, i to powinno ułatwić osobom, które widzą kolory dźwięków, powinno ułatwić nawigację w ich własnych wrażeniach. Po prostu poszczególne oktawy są oznaczone jako ciemniejsze bądź jaśniejsze i na tej podstawie można wydedukować, czy sposób widzenia koloru u osoby, która to widzi, jest podobny do koloru, który można wyznaczyć w misie dźwiękowej w sposób typowo techniczny, stricte techniczny. W karcie profilu dźwiękowego dalej znajdziemy informacje na temat położenia centrów tonalnych w różnych pasmach funkcjonalnych dźwięku. Mówiąc o pasmach funkcjonalnych, mam na myśli tutaj między innymi oktawy wokalne. I oktawy wokalne jest to opracowanie wykonane przez firmę Biosonic, firma zajmująca się badaniem głosu i relacji głosu ze zdrowiem czy z różnymi aspektami psychoenergetycznymi człowieka. Centra tonalne znajdują się w oktawach ludzkiego głosu, w oktawach dźwięku związanych z ludzkim głosem, i w tej tabeli możemy znaleźć informacje o tym, które dźwięki znajdują się w których oktawach, a więc czy te centra tonalne dotykają aspektu fizycznego, emocjonalnego czy jakiegoś innego. Także wydaje mi się, że jest to informacja wstępnie dosyć taka użyteczna, przydatna, bo tak jak pracujemy z głosem, możemy także pracować z dźwiękiem misy w odniesieniu do tego, co wiemy na temat człowieka w odniesieniu do głosu. Jeżeli chodzi o zakresy funkcjonalne, to dla dudni różnicowych z kolei podane są zakresy typowe dla fal mózgowych, czyli częstotliwości alfa, teta, delta, beta i z podziałem też na te niższe partie częstotliwości, na wyższe partie częstotliwości. Jest to analiza, która jest także wyrażona później w grafikach. Są to grafiki ilościowe, czyli zawartość poszczególnych typów częstotliwości, ile ich jest w danej misie dźwiękowej. Jest to także analiza, która pokazuje, jakie częstotliwości dudni różnicowych znajdują się w jakich oktawach wokalnych. Tak więc oprócz tych samych tabel mamy informację wizualną, graficzną odnośnie tego, ile jest poszczególnych pulsacji czy wibracji pokrewnych z falami mózgowymi i w jakich zakresach odnajdują one swoje odzwierciedlenie, wykonują one pewne oddziaływanie, co później można badać pod kątem na przykład korelacji, czyli czy oddziaływania, które są przewidywane na podstawie pomiarów, są zgodne z oddziaływaniami mierzonymi doświadczalnie. Położenie częstotliwości misy dźwiękowej w karcie profilu dźwiękowego jest także podane względem trzech, a w zasadzie czterech systemów nutowych. Pierwszy system strojenia jest to strój równomiernie temperowany, czyli ten, który znamy dzisiaj współcześnie w muzyce.
Jest to strój, w którym podstawa strojenia, czyli koncertowe A, wynosi 440 Hz. I jest to strój, w którym poszczególne półtony różnią się od siebie jednakową ilość razy, czyli jest jednakowa proporcja między nimi. Akustycznie można powiedzieć, że są to tony od siebie jednakowo odległe, to jest skala logarytmiczna. Następne dwa systemy strojenia mają podstawę strojenia przy koncertowym A 432 Hz. Bierze się to stąd, że w tej chwili mamy dość dużą popularność. Dość popularny jest system oparty właśnie na strojeniu o A 432 Hz. W każdym razie względem tego koncertowego A mamy system strojenia także logarytmiczny, czyli ten równomiernie temperowany. Mamy strój pitagorejski, czyli nuty względem siebie oparte są o pewne proporcje matematyczne. I mamy strój harmoniczny, w którym poszczególne półtony czy poszczególne nuty są rozlokowane w centrach szeregu harmonicznego. Jest to system ciekawy o tyle, że sam w sobie nie jest to system estetyczny, ale pokazuje on, w których miejscach częstotliwości względem siebie mają zerową wibrację harmoniczną i osoby, które zajmują się muzyką, ja później jeszcze trochę też o tym powiem, jeżeli będziemy te częstotliwości odstrajać od tych środków szeregu harmonicznego, to uzyskujemy charakterystyczne vibrato, jakie spotykamy przy akordach harmonicznych złożonych. W karcie profilu oczywiście te dudnienia harmoniczne, o których co jakiś czas wspominam, również są zawarte i te dudnienia harmoniczne są podane względem centrów tonalnych, jako że centra tonalne wyznaczają wibrację dźwięku jako całości. Dudnienia harmoniczne, tutaj mówiąc w dużym skrócie, one się przekładają nie tylko na to, w jaki sposób dźwięk wibruje, pomijając dudnienia różnicowe, ale jest to także swoista informacja na temat tego, jak ten dźwięk się rozlewa w przestrzeni w zależności od tego, w jaki sposób pobudzimy misę dźwiękową. Pośród informacji graficznych, pośród grafów, w karcie profilu dźwiękowego znajdziemy także krzywe efektywności tonalnej na podstawie informacji z pierwszej tabeli. I tutaj w tych krzywych efektywności tonalnej możemy wizualnie zobaczyć, które zakresy są dominujące, które zakresy są mniej dominujące. Możemy także wybrać, z którego punktu pomiarowego chcielibyśmy wybrać wartości, jeżeli byśmy wykonywali na przykład symulację dźwięku ciągłego na podstawie dźwięku wybrzmienia misy dźwiękowej. Także krzywe efektywności tonalnej znajdują zastosowanie między innymi w tym zakresie. No i oczywiście w karcie profilu dźwiękowego jest podstawowa wizualizacja dźwięku misy, czyli to, co zobaczymy w programie Overtone Analyzer. Będzie to spektrum w początkowej fazie uderzenia i wybrzmienia. Będzie to spektrogram na linii czasu i tutaj spektrogram będzie w mniejszej rozdzielczości, aby pokazać charakterystykę pulsacyjną wybrzmiewającego dźwięku jako składowych spektralnych. I jest obwiednia dźwięku misy w funkcji czasu. Także to jest taka grafika uzupełniająca, która pokazuje, jaki to jest dźwięk. Ostatnią rzeczą, jaka jest dołączana do karty profilu dźwiękowego, są to pliki audio. Pliki audio, które zawierają rozszczepiony dźwięk misy dźwiękowej. O ile tego typu rozszczepienia można wykonać też w programie Overtone Analyzer, tutaj dostajemy pliki, które są już dosyć precyzyjnie przygotowane na podstawie pomiaru. I co te pliki zawierają? Każdy z plików jest to pojedyncze pasmo tonalne misy dźwiękowej i możemy w nim usłyszeć centrum tonalne czy pojedynczy składowy dźwięk misy dźwiękowej, to jaką ma wysokość i jego pulsację i jego głośność. Tak więc do każdej misy dźwiękowej jest cała seria próbek dźwiękowych,
możemy sobie posłuchać z osobna jako pliki WAV. I możemy także posłuchać, jak brzmi tło dźwiękowe misy, czyli ten dźwięk, który pozostaje po uderzeniu w misę, kiedy odfiltrujemy już wszystkie dominujące częstotliwości, kiedy te pasma wydzielimy z dźwięku misy.